Serdecznie witam wszystkie dzieci. Gorące całuski dla Was. Mam do Was pytanie. Czy lubicie czekoladę? Muszę się przyznać, że ja uwielbiam. Dzisiaj przeczytam Wam fragment książki pod wyjątkowym tytułem. Bajka pachnąca czekoladą. Dawno, dawno temu było miasteczko. Nie należało ani do największych, ani do najmniejszych. Z lotu ptaka wyglądało jak duże pudełko czekoladek. Słynęło z mądrości mieszkańców i zapachu czekolady. Po obu stronach ulic stały urokliwe domy z dachówkami do złudzenia przypominającymi wafle posmarowane czekoladą. Ściany domów miały kolory podobne do nadzienia czekoladek. Jedne z nich były zielone jak pistacjowa masa, drugie różowe jak papka malinowo-śmietankowa. Jeszcze inne wyglądały jak miód lipowy wymieszany z masłem orzechowym. Były też szare jak mleczne nadzienie oglądane po zmierzchu oraz brązowe jak mleczna czekolada. W domkach tych mieszkali dorośli i dzieci ze swoimi marzeniami, radościami, smutkami i tajemnicami. W domu przy najszerszej ulicy mieszkali Hilaria i Balbin Andruszkowie. Na piętrze mieli przytulne mieszkanko, a na parterze sklep z czekoladą. Andruszkowie odziedziczyli go wiele lat temu po stryju Klementynie, który pewnego dnia oznajmił, że ma już dość czekolady i otworzył fabrykę musztardy. Podobno ów sklep był najbardziej czekoladowy ze wszystkich istniejących w tamtych czasach sklepów z czekoladą. Jego nowi właściciele codziennie wstawali wcześniej niż kogut zawiadowcy stacji i otwierali sklepowe drzwi. Życie właścicieli sklepu było spokojne, szczęśliwe i czekoladowe. Balbin był miłym człowiekiem. Bardzo rzadko z jego twarzy znikał uśmiech. Natomiast Hilaria w dni parzyste była gorzka jak gorzkie czekoladki. W dni nieparzyste zaś słodka jak pralina z białej czekolady. W 83. urodziny Balbina postanowili spełnić swoje marzenia i wyruszyć w podróż dookoła świata. Ale chwileczkę, a co ze sklepem Andruszków i przepyszną czekoladą? Otóż następnego dnia napisali ogłoszenie. Bardzo pilne. Oddamy sklep z czekoladą w dobre ręce. Wszyscy, którzy chcą stać się właścicielami lub właścicielkami sklepu z czekoladą, proszeni są o przybycie do naszego sklepu jutro, punktualnie o godzinie 10:00. Hilaria i Balbin Andruszkowie, właściciele sklepu z czekoladą. Następnego dnia, punktualnie o godzinie 10:00, do sklepu z czekoladami i czekoladkami przyszli. Kominiarz, który nie tylko czyści kominy, ale ponoć jeszcze przynosi szczęście. Kapelusznik, który nie lubi nosić kapeluszy. Mleczarz,
u którego mleko kupują najlepsi producenci ptasiego mleczka. Handlarka jajkami, która od 2 lat namawia swoje kury, by znosiły czekoladowe jajeczka. Rybak, który marzy o złowieniu złotej rybki. Malarka, która nosi pończochy i buty w kolorze czekolady. Zegarmistrz, który czasami ma ochotę zasznurować dziób ku kółce. Latarnik, który lubi obserwować drogę mleczną na niebie. Potem wszystko potoczyło się szybko. Andruszkowie poczęstowali przybyłych gorącą czekoladą, poinformowali o swoich planach, wręczyli im tabliczki czekolady i poprosili, by oddali je jutro punktualnie o 10:00. Jak myślicie, kto jest najlepszym kandydatem? Zapraszam Was jutro na godzinę 10:00, aby dowiedzieć się, kto został właścicielem sklepu z czekoladą. Ciekawe.